rozliczeń wynika, że to już jest 8. edycja Mikołaj Pirus. Teraz chcielibyśmy przystąpić do nagrodzenia osób, które naszym zdaniem zasłużyły to wyróżnienie w tym roku. Pierwszym kategorią jest kultura. W kategorii kultura za propagowanie spotkań z literaturą skierowanych do grup przedszkolnych oraz szkół podstawowych oraz organizowanie stałych działań związanych z wypoczynkiem dzieci w czasie ferii i wakacji oraz zajęć codziennych propagujących literaturę połączoną z zabawą. Bardzo gratulujemy Pani. Dziękujemy. Jesteśmy szczęśliwi, że jest taka Pani. Właśnie. Dziękujemy za bardzo. Dziękujemy za działalność przez tyle lat. Jest to bardzo miło, że Pani przyszła do nas dzisiaj. Dobrze się nawiążę. Ja mam to zaskoczenie i miło. Jest przedziennie Pani wychowała w bibliotece najmłodszych. Bardzo się cieszę. Pani Ani Mieczkowskiej, kształtu zdobył politycznej, zapewniając wieloletniego społecznika i pedagoga, awansowała na pierwszoligowego samorządowca. Przez wiele lat pracowała z osobami niepełnosprawnymi. Nikt o nich nie zapomniała. Następną kategorią będzie sport. Chcielibyśmy w tym roku wręczyć Mikołajka w kategorii sport w Akademii Piłkarskiej Kobrzeg, która szkoli naszych najmłodszych adeptów sztuki piłkarskiej od rocznika 97 z wyż. I w tym roku w kategorii sport uważamy, że najbardziej zasłużyli na to, żeby otrzymać od nas Mikołajka w kategorii sport. No i cieszymy się, że jest tyle młodych ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu naszym i reklamować nasz Kołobrzeg. No jest nam niezmiernie miło odebrać to wyróżnienie. W związku z tym, że jesteśmy tak młodym klubem, bo istniejemy dopiero rok, w grudniu obchodzimy pierwszą rocznicę istnienia. Pozyskaliśmy piłkarzy z Miejskiego Klubu Piłkarskiego. Także szkolimy młodzież najmłodszą, od pięciolatków do... Osoba, która wraz z zespołem walczy o jak najlepsze życie dla najbardziej chorych mieszkańców Kołobrzegu, na osoby, które są nieuleczalnie chore. Walczy o to, żeby w Kołobrzegu powstało hospicjum stacjonarne i chcielibyśmy docenić jej trud w tej dziedzinie. Ostatnią niespodzianką tego jest rózga, którą wręczamy co roku. W tym roku zasługuje na nią, naszym zdaniem oczywiście. Pan Henryk Binkowski. Podstawowym kryterium, które w tym roku braliśmy pod uwagę, przyznając rózgi, była aktywność bądź obecność naszych radnych na sesjach Rady Miasta. Po sprawdzeniu w Biurze Rady Miasta ustaliliśmy, że pan Henryk Binkowski nie był na 9 sesjach, a wczoraj odbyła się 14 sesja, 15, więc był tylko na 6 czy 9. Uważamy, że jest to lekceważenie swoich wyborców i mandat do czegoś zobowiązuje. Nie wiemy, czy pan Henryk Binkowski w czasie przebywa w Mielnie, czy może zajmuje się wodociągami w Mielnie, czy może siedzi w biurze sekretarza w Urzędzie Gminy Mielno. Tego nie wiem, nie udało.